W ogóle porodowe zaczęło się tak w sumie od rana, od 6 rano, no ale to tak wiadomo, takie dłuższe te bóle były, tak? Później położyłam się spać, przespałam się, wszystko ok, cały czas. No i nagle z tych pół godziny zrobiło się 25 minut, no to mówimy, szykujemy się już, żeby jechać do szpitala. No i później okazało się, że z tych 25 minut zrobiło się 7 minut bóle. No tak 7 minut, no to już natychmiast, tak, zaczęliśmy się szykować. No i nagle zrobiły się 3 minuty te bóle porodowe, więc ja mówię do męża, że już nie dojedziemy, ja już nie jestem w stanie, bo już zaczynam rodzić. No i zadzwoniliśmy po karetkę, żeby karetka przyjechała. Wiedzieliśmy, że jedziemy do porodu, ale przeważnie te porody to do tego się sprowadzają, że ciężarną wystarczy przetransportować z domu na izbę ginekologiczną i już nasza misja się w tym momencie kończy. Sytuacja była taka trochę napięta w domu, ponieważ pani już miała regularne skurcze, już tam wiadomo, już trzeba było pacjentkę już na noszach przetransportować i tak dalej. Ja byłem przygotowany na to, że poród się odbędzie w domu. Koc przygotowałem, łóżko i to wiedziałem, że jak ja nie dojadę i ci panowie albo dojadą później, albo na czas, po prostu będzie żona musiała rodzić w domu. Dla mnie to się liczyły tylko już minuty, żeby po prostu chyba urodzić, bo już tak dziecko się pchało, można powiedzieć, na świat, że to były minuty. Jechaliśmy do szpitala w takim troszeczkę żwawszym tempie i dopiero w trakcie pęcherz płodowy pękł i zaczęło się rodzić dziecko. Zatrzymali się Państwo w drodze, bo ja mówię, że ja już rodzę. Oni mi nie dowierzali cały czas, no bo cały czas byli przekonani, że jednak dowiozą tego szpitala i wszystko szczęśliwie się rozwiąże w szpitalu. No ale no niestety, no, mała była szybsza, można tak powiedzieć, no i zatrzymała się karetka. Po prostu już zaczął się poród i pan ratownik, pan Szymon odebrał poród. Także wszystko szczęśliwie się udało, skończyło. Stres, były nerwy? No pewnie, że był stres. Przecież wiadomo, to chodzi, odchodzi o dziecko. Jak jest, jak, zawsze jak są przypadki z dziećmi, to człowiek jest podwójnie zestresowany, tym bardziej, że sam jestem rodzicem. Sama akcja porodowa była typowo książkowa, ale ta pępowina była zagrożeniem dla dziecka. Jak pan sobie poradzi? Jakoś tak instynktownie odwinąłem tą pępowinę i tyle. Jak dziecko zaczęło płakać, to było takie off. I takie, no jest niesamowita radość, to jest satysfakcja z tego, że kurde, no wreszcie na coś się przydałem, a mam to, że miałem wpływ na coś ważnego. Uratowali tak naprawdę naszą rodzinę, przyczynili się do tego, że jesteśmy szczęśliwi. No i teraz, że wszystko jest dobrze, no cieszymy się, że tak się skończyło. I cieszymy się właśnie, że to byli oni, naprawdę, naprawdę. Bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny przyjechał. Nie da się o tym zapomnieć, to nie jest wyjazd z pogotowia jeden z wielu, tylko to jest ten jeden z ważnych. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło dzięki ratownikom, można tak powiedzieć, tak? No nie można powiedzieć, tylko trzeba tak powiedzieć, tak? Porody w warunkach takich pogotowianych, karetkowych zdarzają się raz na ileś lat. Nie mamy możliwości regularnie w tym uczestniczyć. Weszliśmy na izbę przyjęć, gdzie stał doktor Kiciński, stała i druga pani doktor, tak? Dwie pielęgniarki, stała pani położna i całą sprzęt i aparaturę miała przy sobie. A więc oni byli przygotowani tak naprawdę na wszystko, no bo dostali sygnał, że jedzie dziecko, które się rodzi albo już się urodziło, więc nie wiedzieli, co ich czeka. Oczywiście po ocenie sytuacji w naszych twarzach i po uśmiechu zauważyli, że po prostu jest wszystko w porządku i no i uznali, że udało się. Jaki ładny dzidziuś, pierwsze słowa, które usłyszałem od jednej z pań. No i od tej pory tak naprawdę zaczęły się wszystkie procedury, które oczywiście obowiązują w szpitalu. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że to wszystko jakoś to przebiegło pomyślnie, pozytywnie i to wszystko tak miało swój taki fajny, pozytywny finał. Chcielibyśmy na pewno mieć kontakt z tym panem. Oczywiście nie znamy się jeszcze osobiście, bo to nawet nie byliśmy w stanie i świadomie, i nieświadomie zapoznać się i nie mieliśmy na to czasu, ale chcielibyśmy utrzymać kontakt, który by umożliwił nam takie przyjaźnienie się może na całe życie, bo tak naprawdę my sobie zdajemy z tego sprawę, co by się mogło wydarzyć, gdyby tych ludzi nie było, gdyby ten pan nie odebrał tego porodu. To jest dla nas duże szczęście i tak naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak się stało.